Siostra Cypriana, franciszkanka od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Znajdujemy się teraz w domu dziennego pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Przeżywamy dzisiaj 20-lecie istnienia tej placówki, także razem z zaproszonymi gośćmi, z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hosserem wspólnie uczestniczyliśmy we mszy świętej. Takie istnienie naszej placówki w dużej mierze zawdzięczamy osobom prywatnym, sponsorom, wolontariuszom. Nasi podopieczni przygotowali spektakl. Spektakl pod tytułem Owieczka. Bała się, że zostanie zaatakowana przez innych, mocniejszych i bardziej agresywnych. Nie potrafiła bronić się w żaden sposób. Zadziwiające jest to, że nasi podopieczni tak ochoczo zaangażowali się w to przedstawienie. Bo opiekuna czujnego nad sobą wciąż mają. On się o nie troszczy, czuwa nad ich losem, prowadzi je, a one idą za jego głosem. Rumaniki, także koafiury są wyjątkowe. Już zaciera ręce, w myślach owce zjada, zaraz go czujne pasterskie oko dostrzega i przegania pasterz wilczysko. Trzeba to zobaczyć, trzeba tu przyjść, pobyć trochę z nimi, poprzebywać, zobaczyć jak żyją, czym żyją. A to przedstawienie jest tego dowodem. Ci, którzy nam pomagają, pomagają nam w różnoraki sposób. Niektórzy przychodzą jako wolontariusze, niektórzy wspomagają nas finansowo, niektórzy po prostu dzielą się tym, co mają. Jesteśmy otwarci na wszelką pomoc z Państwa strony. I za nią już teraz serdecznie dziękujemy.